Minęła 21. Czas na zbliżenie. Małgorzata Rogaty. Dobry wieczór. Radosław Sikorski z Koalicji Europejskiej oraz Kosma Złotowski z Prawa i Sprawiedliwości. To dwaj prawdopodobni posłowie do Parlamentu Europejskiego wybrani w naszym regionie. Tak wynika z pierwszych sondażowych wyników wyborów przygotowanych przez Ipsos. Właśnie z tych badań sondażowych, jak podkreślam, wynika, że w kraju wybory do Europarlamentu wygrywa PiS z wynikiem 42,4%. Koalicja Europejska na drugim miejscu 39,1%. Wiosna 6,6%. Konfederacja 6,1%. Kukiz 15,4%. Lewica Razem 1,3%. Czyli w kraju mandaty, proszę Państwa, otrzymuje PiS 24, Koalicja Europejska 22 mandaty, Wiosna i Konfederacja po 3 mandaty każde z tych ugrupowań. Zupełnie inaczej wyniki wyglądają w naszym regionie. Na Kujawach i Pomorzu wygrywa Koalicja Europejska z wynikiem 44,8%. PiS na drugim miejscu 36,4%. Wiosna 7%, Kukiz 5,7%, Konfederacja 4,8%, Lewica Razem 1,3%. A więc powtarzamy jeszcze raz, najwięcej głosów w naszym regionie otrzymał Radosław Sikorski. Z informacji, które już do nas dotarły, sondażowych, jak podkreślam, to 122 tysiące głosów oddanych na reprezentanta Radosława Sikorskiego. Kosma Złotowski 104 tysiące głosów. I łączymy się, proszę Państwa, w tej chwili z Krystyną Rymaszewską, która jest w sztabie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości w Bydgoszczy. Witam Cię, Krysiu. Jaka reakcja w sztabie na te wyniki wyboru? Radość czy porażka? Nie wiem, czy Krystyno, się słyszymy już? Lewy kiedy? Już teraz, Krysiu, jeżeli nas słyszysz, powiedz, jaka reakcja na wyniki wyborów? Wieczór wyborczy Prawa i Sprawiedliwości, kiedy ogłoszono te pierwsze sondażowe wyniki, wybuchła tutaj ogromna radość, bo na pierwszym miejscu w kraju Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 42,4, na drugim miejscu Koalicja Europejska 39,1. A my teraz podchodzimy do kandydatów. Z nami posłowie Kosma Złotowski, Prawo i Sprawiedliwość. Panie pośle, pierwszy komentarz po tych wynikach. Pierwszy komentarz jest taki, że przy bardzo dużej frekwencji potwierdziliśmy swój mandat. Mandat Prawa i Sprawiedliwości został potwierdzony. Innymi słowy, te wszystkie gadania o tym, że my wyprowadzamy Polskę z Europy, że my jesteśmy przypadkiem w pracy, to jest nieprawda. Prawo i Sprawiedliwość jest siłą wiodącą w Polsce. Prawo i Sprawiedliwość ma mandat do rządzenia. Prawo i Sprawiedliwość potwierdzi swój mandat również na jesień. Panie pośle, z tych pierwszych sondażowych wyników okazuje się, że mamy w regionie dwa mandaty do Europarlamentu. Według sondażowych wyników wchodzi Kosma Złotowski i wchodzi Radosław Sikorski. Z tym, że Radosław Sikorski miał osiągnąć nieco lepszy wynik, 122 tysiące głosów, pan ponad 100, około 104 tysięcy głosów. Jak pan reaguje na te informacje? No oczywiście jest mi bardzo miło, gdyby te wyniki miały się potwierdzić. No po to startowałem, żeby zdobyć mandat, natomiast wynik też jest imponujący. Tylko dwóch, aż dwóch, jak pan to ocenia? No to było do przewidzenia. Ta ordynacja jest może skomplikowana, ale generalnie jasna. Poseł Tomasz Latos, również kandydat do Europarlamentu. Tak jak powiedziałam, pierwsze sondażowe wyniki mówią o dwóch politykach, dwóch posłach, którzy wchodzą, aczkolwiek to są sondażowe. To jeszcze nie są ostateczne wyniki. Jak pan je skomentuje? Ja przede wszystkim oceniam jako szef partii w regionie i nie ukrywam, że z dużą satysfakcją patrzę na wyniki w całej Polsce, które Prawo i Sprawiedliwość osiągnęło. Zwycięstwo, i to jeżeli się pod sondaże potwierdza,
razem aż 3% różnicy, to rzeczywiście duża rzecz. Wygląda wprawdzie, że w Kujawsko-Pomorskim jednak nie zwyciężyliśmy, ale to w związku z tym nowe zadanie przed nami na jesień. Teraz cieszymy się ze zwycięstwa w tych wyborach. Panie pośle, no, dla pana to była bardzo długa kampania, to było wiele kampanii, bo najpierw samorządowa, teraz do Parlamentu Europejskiego. Jak pan patrzy w przyszłość, gdyby jednak pan nie dostał się do Parlamentu Europejskiego, to myśli pan o wyborach jesiennych? Myślę oczywiście, jak najbardziej. Będę się wtedy przymierzał do trzeciej kampanii w ciągu roku, ale zaczekajmy na jakie będą ostateczne wyniki. Wyczerpujące to będzie dosyć. No niestety to prawda. Oczywiście kampanie są wyczerpujące, to jest ogromny wysiłek. Zobaczymy, zaczekajmy na ostateczne wyniki. A teraz, tak jak powiedziałem, cieszę się z wyniku Prawa i Sprawiedliwości, bo on rzeczywiście jest bardzo satysfakcjonujący. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ten wieczór wyborczy jeszcze pewnie potrwa. Ja przypomnę tylko, że chociaż w kraju Prawo i Sprawiedliwość na pierwszym miejscu, to jednak w regionie kujawsko-pomorskim to pierwsze miejsce według sondażowych wyników przypadło Koalicji Europejskiej. To była relacja Krystyny Rymaszewskiej. Bardzo dziękujemy. No właśnie, Radosław Sikorski, jedynka na liście Koalicji Europejskiej. Jak słyszymy, dowiadujemy się z badań sondażowych, również wybrany na europosła i to większą liczbą głosów niż Kosma Złotowski. Radosław Sikorski dzisiaj na wieczorze wyborczym w Warszawie. Nie możemy się z nim połączyć, ale dzisiaj rano głosował przed południem w samoklęsku. W klęskach dużych. Posłuchajmy, co wówczas powiedział. Przyjechałem tradycyjnie moją machiną wyborczą, tym razem europejską, bo to wyjątkowo ważne wybory, zarówno dla Unii Europejskiej, bo w Parlamencie Europejskim będzie w nowej kadencji prawdziwa polityka, jak i dla Polski, bo po pierwsze one zdecydują, czy Polska wróci na swoje miejsce jednego z najważniejszych krajów europejskich dla naszego regionu. Czy utrzymamy 3 europosłów? No i pytanie, czy Unia Europejska wyjdzie z impasu, nabierze nowej dynamiki i stanie się, tak jak ja bym chciał, mocarstwem, które jak równy z równym negocjuje swoje interesy z innymi potęgami. Radosław Sikorski na wieczorze w tej chwili wyborczym w Warszawie, a my w tej chwili przenosimy się do sztabu wyborczego Koalicji Europejskiej w Toruniu, gdzie jest Marta Jastrzębska. Marto, jaka atmosfera właśnie wśród członków Koalicji Europejskiej po pierwszych sondażowych wynikach wyborów? W Toruniu przy ulicy Żeglarskiej pierwsi działacze zaczęli się zbierać około godziny 20:30, dokładnie w biurze Tomasza Lenza, lidera Platformy Obywatelskiej w naszym regionie. No i porozmawiajmy o tych pierwszych wrażeniach, bo z minuty na minutę napięcie rosło, ale o godzinie 21:00 no to było takie pomrukiwanie, a nie euforia i radość. Jak pan skomentuje te pierwsze wyniki sondażowe? Znaczy, praca trwała przez całą kampanię wyborczą. Z tego, co dowiaduje się z telewizji ogólnokrajowej w Kujawsko-Pomorskiej, Koalicja Europejska wygrała wybory do Europarlamentu. Bardzo się cieszę. Chcę pogratulować strukturom Platformy Obywatelskiej, Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Partii Zielonych, Polskiemu Stronnictwu Ludowemu i wszystkim, którzy wzięli udział w tej kampanii wyborczej, także Nowoczesnej. I to cieszę się bardzo z tego dobrego wyniku w Kujawsko-Pomorskim. Zobaczymy, kto weźmie mandat, kto będzie europosłem, komu pogratulować jeszcze nie wiemy, dopiero będziemy wiedzieli za kilka dni. Prowadziliśmy dobrą, intensywną kampanię. Jak widzimy, te różnice między Prawem i Sprawiedliwością i Koalicją Europejską nie są duże, więc spodziewam się, że oficjalne wyniki mogą się jeszcze nieco różnić od tego, co dzisiaj oglądamy w telewizji. Ta różnica jest około 3%. W związku z tym dzisiaj jeszcze nie wyrokowałbym, jak ostatecznie te wyniki wyglądają. Widać wyraźnie, że Prawo i Sprawiedliwość i koalicja stworzona wokół 5 partii jest przeciwwagą dla Prawa i Sprawiedliwości. Jesienią tego roku w wyborach parlamentarnych dojdzie do rywalizacji o zwycięstwo w wyborach krajowych. I jak widzimy, ma na to szansę koalicja stworzona pod szyldem Platformy PSL-u, SLD, Nowoczesnej, Zielonych, aby wybory jesienne wygrać. Dzisiejsze wybory są pewnym preludium, początkiem. Na pewno jesienią będziemy jeszcze w większych emocjach i będziemy walczyli o to, aby w parlamencie uzyskały większość ugrupowania, które dzisiaj są
w opozycji do Prawa i Sprawiedliwości. Na ten moment nieoficjalnie oczywiście mamy taką informację, że do Europarlamentu dostali się Kosma Złotowski z Prawa i Sprawiedliwości oraz Radosław Sikorski z Koalicji z Koalicji Europejskiej. Jak pan przyjmuje takie informacje? Czy ja bym zaczekał do oficjalnych wyników, bo jak wiemy, trochę inaczej głosuje Bydgoszcz, trochę inaczej głosuje Inowrocław, Grudziądz, Włocławek, Toruń i poszczególne powiaty. Więc na oficjalne wyniki na pewno jeszcze przyjdzie zaczekać. To są liderzy list, znani politycy, rozpoznawalni. Także nie zaskakuje mnie to, że są wymienieni jako ci, którzy te mandaty zdobyli, jako ci, którzy osiągnęli najlepsze wyniki. Spodziewałem się tego. Natomiast na naszej liście było wiele osób, które bardzo ciężko pracowały na swój wynik i zobaczymy też, jakie oni osiągnęli wyniki. Im też gratuluję sukcesu w postaci tego, że Kujawsko-Pomorskiem Koalicja Europejska wygrała wybory. Bardzo dziękuję. My oczywiście będziemy czekać na te oficjalne wyniki. Na razie z sondaży wynika, że Prawo i Sprawiedliwość, Kosma Złotowski oraz Koalicja Europejska Radosław Sikorski wejdą do Europarlamentu. Marta Jastrzębska, dziękujemy bardzo. A o komentarz do tych pierwszych wstępnych sondażowych wyników poprosimy pana profesora Janusza Golinowskiego, politologa z UKW w Bydgoszczy, który jest gościem w naszym studiu. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór. PiS wygrywa w kraju, Koalicja Europejska w naszym regionie. To kto tak naprawdę, która siła polityczna jest zwycięzcą, a która odniosła porażkę? Czy możemy zgodzić się z wypowiedzią pana europosła Kosmy Złotowskiego, że Prawo i Sprawiedliwość jest siłą wiodącą w kraju? Ja bym nie przesądzał jeszcze, zważywszy na fakt, że to są badania exit poll. Poczekajmy na rzeczywiste wyniki wyniki wyborów. Natomiast co jest istotne, myślę, że chodziło o pewną grę symboliczną, w której w świetle istniejących wyników można sądzić, że na dzień dzisiejszy wygrywa w całym kraju Prawo i Sprawiedliwość, co oznacza, że przy tym nieznacznym, bo 3-procentowym rozkładzie głosów na rzecz PiS-u to nie jest takie oczywiste. Natomiast ważne jest to, że w sensie takim symbolicznym, tak jak powiedziałem, to jest takie preludium do wyborów do Parlamentu Narodowego, czyli do Sejmu. I rzeczywiście myślę, że w jakiś sposób Koalicja Europejska ma prawo czuć się zawiedziona, że nie przełamała dotychczasowego monopolu środowiska rządzących, czyli środowiska Prawa i Sprawiedliwości, czy też Koalicji Prawicowej. W tym znaczeniu można powiedzieć, że nie osiągnęła tego, co sobie zakładała wcześniej. U nas, patrząc na nasze lokalne środowisko, zwykle jest tak, i tutaj nie jestem w jakiś sposób zdziwiony, że wygrywa Koalicja Europejska, co by oznaczało, że został zachowany istniejący stan posiadania. Myślę, że te drobniejsze partie, drobniejsze w sensie Kukiz 15, Konfederacja czy Wiosna, to trzeba bardziej szczegółowych, rzeczywistych wyników, aby orzekać, czy oni rzeczywiście przechodzą do stanowisk europosłów, czy też nie. Powiedział pan, że w zasadzie ten status quo rozkładu sił w naszym regionie został zachowany. To jak to się dzieje, że żadna z tych partii przed wyborami nie potrafi przyciągnąć do siebie takiej liczby wyborców, która jest w stanie zdecydowanie przesądzić o poparciu lub nie dla niej? Ja myślę, ta walka przecież toczy się już od jakiegoś czasu, walka polityczna. Rozumiem. Ja myślę, panie redaktor, że Polacy są uwikłani w spór. Spór o charakterze ideowym, światopoglądowym, tak jak zresztą Europa. Europa też jest strasznie podzielona. I ja myślę, że nawet jakiekolwiek obietnice składane przez jedną czy przez drugą partię do tych, którzy są jakby przekonani o swoich racjach, one nie dotrą do tej drugiej strony. Także takich wyborców, których nazywamy wyborcami ideologicznymi bądź zorientowanymi aksjologicznie, to jest takie określenie marketingowe, jest zdecydowanie trudniej przyciągnąć. Patrząc na dotychczasowe badania i też wyniki wyborów, czy to w przypadku wyborów parlamentarnych, czy ostatnich wyborów samorządowych, to ten układ jest praktycznie zakonserwowany. Tak jak komentowaliśmy kiedyś wybory samorządowe, to w tej materii się nic nie zmieniło. Można powiedzieć, idąc dalej tym tokiem rozumowania, że Polska tak zwana wschodnia,
wschodnia głosuje zwykle na ugrupowania prawicowe, natomiast Polska zachodnia czy północno-zachodnia głosuje na wyborców, znaczy na ugrupowania o charakterze takim lewicowo-liberalnym. Kujawy i Pomorze liczyły na 3 mandaty. Mamy 2. Frekwencja jest niższa, jedna z najniższych w kraju w naszym regionie. Dlaczego? Właśnie. Myślę, że nastąpiła dość mocna mobilizacja w kraju, ale w tym kraju, nazwijmy to Polski południowo-wschodniej. I na tym tle myśmy zachowywali się tak jak zazwyczaj, jak dotychczas. Czyli w świetle tamtych dobrych wyników można by sądzić, że my w tym momencie uzyskujemy w sensie procentowego udziału zdecydowanie niższy wynik w kraju. Bardzo dziękuję. Czekamy oczywiście na oficjalne wyniki wyborów. Ja przypomnę, że z tych sondażowych wyników wynika właśnie, że mamy 2 europarlamentarzystów, 2 osoby wybrane do Parlamentu Europejskiego, 2 mandaty, Radosław Sikorski, Koalicja Europejska oraz Kosma Złotowski, Prawo i Sprawiedliwość. I tą informacją kończymy wieczorne wydanie zbliżeń. Oczywiście więcej komentarzy, więcej informacji w kolejnych naszych informacjach, a już za chwilę sport. Dobranoc.